Ja na wstępie chciałbym wyjaśnić pewną sytuację, która tutaj nastąpiła, bo później krążą różne plotki. Zawsze plotki pojawiają się i krążą te plotki od wielu, wielu miesięcy, można powiedzieć, że od początku tej kadencji. Otóż słyszeliśmy tutaj o jakimś wniosku, który przedstawił pan radny Kuciński. Wniosek ten, proszę państwa, jest dość dziwny, dlatego że osoby, które są bezpośrednio zainteresowane, nie otrzymały żadnego powiadomienia o toczącym się żadnym postępowaniu dyscyplinarnym. Poza tym też nie otrzymały żadnego powiadomienia o podjęciu jakiejkolwiek uchwały. Dla jasności chciałbym jeszcze powiedzieć państwu, że takie sprawy reguluje statut Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli jest podjęta uchwała o jakiejkolwiek karze wobec członka Prawa i Sprawiedliwości, ma on prawo odwołania się. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania treści uchwały, która jego bezpośrednio dotyczy. Nikt tutaj takiej uchwały nie otrzyma. W związku z tym to jest bardzo dziwne, co się dzisiaj dzieje, ale w plotkach to krążyło, więc mogliśmy się pewnych rzeczy spodziewać i wierzcie państwo, jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani i sprawa zostanie wyjaśniona, o czym będziecie państwo poinformowani zapewne na następnej sesji Rady Miasta. Proszę państwa, w roku 1990, 27 maja odbyły się pierwsze wolne wybory w Polsce po wojnie, pierwsze wolne wybory do rad gmin i miast. 10 lat później Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego, czyli popularnie mówiąc Dniem Samorządowca. Ten dzień, dzisiaj mamy 25, więc za 2 dni przypada 27 maja, dlatego chciałbym całej Radzie, panu prezydentowi, państwu prezydentom, również wszystkim pracownikom samorządowym z tej okazji życzyć wszystkiego najlepszego. Życzyć, żeby ta państwa praca była doceniana i żeby sprawiała wam wielką satysfakcję, bo pracujecie dla dobra mieszkańców naszego miasta, a o to przede wszystkim chodzi w samorządach. Także chciałbym również podziękować za to, co zrobiliście państwo dotychczas, bo jesienią tego roku upłynie połowa kadencji bieżącej i możemy już dzisiaj powiedzieć, że te pierwsze prawie 2 lata to czas, kiedy osiągnięto wiele sukcesów i to były dobre lata dla Ciechanowa. Natomiast oczywiście nie było też tak, że wszystko było piękne. Działy się też różne rzeczy. Wspominałem już o tym, że krążyły plotki, dlatego chciałbym powiedzieć parę słów na temat różnych rzeczy, które krążą. Po prostu powiedzieć, jak sytuacja wygląda. W ostatnich wyborach samorządowych, proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik w historii Ciechanowa. Po raz pierwszy jeden klub ma większość w Radzie Miasta. I oczywiście to zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości naruszyło interesy różnych osób. Bo to też nie ulega wątpliwości. I mieliśmy tego liczne przykłady. Były i są prowadzone próby rozbijania klubu radnych, zastraszania radnych. Oczywiście ataki te skupiają się głównie na osobach sprawujących funkcje w Radzie Miasta i nie tylko, bo również w Urzędzie Miasta. Może warto podać tutaj, proszę państwa, chociaż kilka przykładów. Otóż w listopadzie 2015 roku wiceprzewodniczący Rady Miasta otrzymał listy, które można powiedzieć zawierały pogróżki. Były to listy od środowiska związanego z dawnym Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych, czyli środowisko OSB, inaczej mówiąc.
Później, proszę Państwa, było doniesienie, też w listopadzie 2015 roku. No nie wiem, czy to jest śmieszne, bo osoby, których to dotyczyło, raczej z tego się nie śmiały. Natomiast myślę, że Państwo radni też powinniście do tego zachować powagę, bo to są sprawy naprawdę bardzo poważne. Proszę nie pouczać. Proszę się w tej chwili... To dziwne. Sytuacja. Zostało, proszę Państwa, w listopadzie też 2015 roku złożone doniesienie do prokuratury rejonowej w Ciechanowie przeciwko przewodniczącemu Rady Miasta, wiceprzewodniczącemu Rady Miasta i przewodniczącej jednej z komisji Rady Miasta. Oczywiście zarzuty tam postawione były bezzasadne i prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Też warto powiedzieć, że ten wniosek pochodził od osoby właśnie, która pisała wcześniej listy, czyli środowisko dawnych służb. Później, proszę Państwa, pojawił się pod koniec roku 2015 anonim skierowany do prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość, pana Jarosława Kaczyńskiego. Ten anonim dotyczył nadania patriotycznych nazw ulicom w Ciechanowie. Oczywiście sprawa została wyjaśniona, zostałem poproszony przez pana prezesa o wyjaśnienie tej sprawy. Złożyłem odpowiednie wyjaśnienia na piśmie i sprawa została w ten sposób zakończona. Ostatnio do jednego do sądu cywilnego zostało złożone powództwo przeciwko przewodniczącemu Rady Miasta. Powództwo, które zawiera kuriozalne oskarżenia, ale to wyjdzie w trakcie procesu. Proszę Państwa, nawet w czasie kampanii parlamentarnej, oprócz ataków na mnie, bo ja startowałem w tej kampanii, pojawiły się też obrzydliwe ataki na radnych Rady Miasta Ciechanów. Rady na radnych Prawa i Sprawiedliwości. Te ataki były głównie w internecie. Były też rozprowadzane ulotki z oszczerczymi treściami, które miały godzić w dobre imię Prawa i Sprawiedliwości i moje również. W tej sprawie, proszę Państwa, prokuratura rejonowa w Ciechanowie wszczęła dochodzenie. I w wyniku tego dochodzenia zostały ustalone dane personalne i adresy osób, z których komputerów dokonywano zniesławiających wpisów oraz została ustalona osoba, która kolportowała wspomniane przeze mnie ulotki. Ta sprawa będzie miała dalszy bieg w sądzie. Przygotowany jest akt oskarżenia. Zamierzam wystąpić z powództwem w tej sprawie wobec osób, które tych czynów się dopuściły. Co ciekawe, proszę Państwa, że wiele nazwisk, które tam występują, chociaż nie jest to duża grupa ludzi, to jest kilka osób, ale są to nazwiska, które powtarzają się w przypadku też innych ataków właśnie, o których wspomniałem wcześniej. Była też nie tak dawno próba podważenia kompetencji autorytetu wiceprezydenta. Kilkakrotnie planowano odwołanie członków prezydium, czego dzisiaj mieliśmy przykład. O tym mówiono dawno, były podejścia do tego kilkakrotnie. Proszę Państwa, to co się dzieje, dzieje się w atmosferze intryg, manipulacji, kłamstw i zwykłej ludzkiej nieuczciwości. Chodzi tutaj tylko o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Radzie Miasta. Dlatego, proszę Państwa, ja chciałbym z tego miejsca zaapelować do radnych, żeby nie byli podatni na takie manipulacje.
No to państwu Ciechanowianie zaufali w 2014 roku i państwo będziecie ponosili niestety konsekwencje, jeśli to zaufanie stracicie. Ja chciałbym przypomnieć, że kiedyś w Ciechanowie, w czasach AWS-u, wydarzyła się taka historia, że doszło do rozłamu w jednym z klubów, do tarć i klub ten stracił władzę. Te osoby, które wtedy zdradziły, dzisiaj już dawno ich nie ma w polityce. Takie są naturalne konsekwencje. Ja chciałbym jeszcze na zakończenie jeszcze raz wrócić do życzeń dla państwa z okazji Dnia Samorządowca. I proszę państwa, chciałem państwu jeszcze na zakończenie życzyć, żebyście państwo zawsze potrafili mieć na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Bo taka jest treść ślubowania radnych. Rada nie jest miejscem awantur, jest miejscem, gdzie mają być załatwiane sprawy, które są istotne dla mieszkańców. Wszyscy ci, którzy jesteśmy wybrani z woli wyborców, musimy o tym, proszę państwa, pamiętać.